Hej, witam was serdecznie, z tej strony Kinezyna, to jest kolejny odcinek z Syberia The World Before i gramy znowu Daną. Jestem ciekawa, czy jest jakiś nowy wpis w dzienniku. Czyli to jest nowy wpis, 1 czerwca 1937 roku, końce... Udał się jak marzenie, co za ulga. Nigdy nie czułam się równie pewna, że mogę się ubiegać o przyjęcie do konserwatorium paryskiego. Jeszcze tylko jeden rok w Akademii Muzycznej Wagen i otworzą się przede mną drzwi do kariery pianistki. O niczym innym nie marzę. Udało mi się też zdobyć letnią pracę w schronisku Sillerspiegel, wybaczcie, nie jestem w stanie tego rozczytać, dzięki której pomogę rodzicom opłacić czesne na akademię. Przyjaciel taty, Adam Zimmer, skontaktował się z Herr Gustawem, który kieruje schroniskiem, a ten wysłał mi list z informacją o zatrudnieniu. Tak rozpoczyna się moja podróż. Wybaczcie, że ja się strasznie gubię czasem, ale ta czcionka jest tak ciężka do przeczytania. Ale okrutnie ciężka. Zwłaszcza te Z, które mają te takie ogonki, to już w ogóle. Mamy tutaj nasze zadania, mam przeczytać dokumenty w sklepie, to jest zadanie dodatkowe. A głównym zadaniem jest odpisanie na list. Popatrzmy w ogóle, co w sklepie jest. Powinnam je schować, zanim je zgubię. Jestem pewna, że i tak znam ten utwór na pamięć. Hymn Wagen, mój ulubiony koncert. Schować to znaczy... W sumie pewnie nic nie możemy z nimi zrobić. Może otwórzmy pudełko. I zobaczmy, co jest w pudełku. Dalej. Jeszcze muszę bardziej otworzyć to pudełko? Nie, nie muszę. Oho! Długi list, ale na szczęście tu będzie zwykła czcionka. Mój drogi Antonio, otrzymałem obrazy, zważywszy na ich jakość, mogę ci tylko pogratulować ich zakupu po tak okazyjnej cenie. Jestem przekonany, że z pewnością znajdę kupca wśród mojej amerykańskiej klienteli i już wkrótce nasza mała inwestycja zwróci się. Osobiście ze swojej strony pragnę podziękować tobie oraz twojej wspaniałej Lenie za wiadomość wsparcia dołączoną do przesyłki. Lekarze są optymistycznie nastawieni odnośnie powrotu Miriam do zdrowia. Uważają, że tego lata powinna stanąć na nogi. Z każdym dniem jestem coraz bardziej zdumiony, że tak silna kobieta uczyniła mi zaszczyt poślubienia mnie. Jednak nie będę przed tobą ukrywał, że obydwoje jesteśmy strasznie przygnębieni. Pomimo historii medycznej Miriam, ten szarlatan położnik, pozostawił nam poważne nadzieje, że jej nieoczekiwana ciąża zakończy się pomyślnie. Mimo iż podjęcie tej ostatecznej decyzji było dla nas naprawdę trudne, postanowiliśmy nie ryzykować dalszego rozczarowania w przyszłości. Chodzi o zdrowie fizyczne Miriam i trzeba przyznać zdrowie moralne nas obojga. Teraz pozostaje nam tylko nauczyć się żyć z myślą, że zestarzejemy się sami. Miriam i ja, bez dzieci. W takich okolicznościach, drogi przyjacielu, zrozumiesz, że każdego dnia nam... danego nam od Boga zastanawiamy się nad celowością pozostawania tutaj w Osterthalu, podczas gdy stukot butów brązowego cienia roznosi się coraz głośniej na naszych ulicach. Miriam i ja zapewne bylibyśmy bardziej bezpieczni po drugiej stronie Atlantyku, gdzie, jak wiesz, mam zawiązane silne relacje zawodowe i kilku dobrze usytuowanych przyjaciół w środowisku artystycznym Nowego Jorku. W każdym razie wiedz, że wsparcie twoje i Leny trafiło prosto do naszych serc. Ten kolejny dowód niezachwianej lojalności, jaka łączy nasze rodziny. Ten kolejny dowód niezachwianej lojalności, jaka łączy nasze dwie rodziny, jest jedynym promykiem słońca w tym szczególnie mrocznym okresie naszego związku. Dziękuję wam obojgu jeszcze raz za ten odnowiony wyraz naszej szczerej przyjaźni. Szczerze oddany Adam. Czy to jest ten pan, do którego jedziemy? Nie mam pojęcia, kim... W takim razie jest ten Adam. Potrzebuję pióra, by odpisać Herr Gustawowi. Tata chyba trzyma jakieś w szufladzie. A może ten Adam to jest Adam Gustaw na przykład, bo mi się wydawało, że Gustaw to imię. Papa powinien tu posprzątać. Dobra, możemy wziąć ołówek, czy...
Mogę go obejrzeć, ale jakby nic na nim Może nie mogłabym ma. napisać nim list do Herr Gustawa. Ołówkiem? To nie macie jeszcze długopisów? Czy jakichś piór? Czy czegoś? To by było bardziej trwałe niż ołówek. Tak myślę? Oni, rozumiem, obrabiają obrazy, tak? I w ogóle zajmują się obrazami. Obrabiają. Oprawiają. Bo widzę, że ewidentnie zajmują się ramami. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Dyplom, który Frau Beckmann wręczyła mi po moim koncercie na placu muzycznym. Na szczęście nie wspomniała, że niemal się spóźniłam. Ha, czyli niniejszym zaświadcza się, że Dana Rose ukończyła trzeci rok edukacji muzycznej w klasie pianina. Rektor Karina Beckmann, nauczyciel prowadzący Edmund Krüger. Wspaniale. Mamy dyplom. Czy coś tam było w ogóle z tyłu dyplomu? Nie, nie mogę w ogóle zajrzeć na tył dyplomu. Herr Gustawie, mój przyszły pracodawco. Dzięki tej letniej pracy będę mogła pomóc tacie opłacić kolejny rok studiów na Akademii Muzycznej. Fräulein Rose, z przyjemnością informuję, że pozytywnie rozpatrzyłem pani podanie o pracę sezonową w schronisku, którym kieruję. Pani zatrudnienie rozpocznie się w poniedziałek 5 lipca i zakończy się 31 sierpnia. Spodziewamy się, że będzie to pracowity okres. W naszym schronisku gościć będzie grupa naukowców, którzy przyjadą ćwiczyć w górach przed wyruszeniem na wyprawę na wschód. Pani codzienne obowiązki będą... Ciekawe, czy na Syberię. Pani codzienne obowiązki będą polegały głównie na obsłudze w porze posiłków i pracach porządkowych na terenie schroniska. Z pani życiorysu dowiedziałem się, że jest pani studentką Akademii Muzycznej, zatem poproszę panią też o występy fortepianowe w niektóre wieczory. Chciałbym również poinformować, że oprócz wynagrodzenia otrzyma pani posiłki, zakwaterowanie i możliwość prania odzieży przez cały czas zatrudnienia. Możliwość prania odzieży, no to duży przywilej. W oczekiwaniu na pani przyjazd życzę udanego zakończenia roku szkolnego. Gustav Renner, kierownik schroniska Silberspiegel. No to nie, to ewidentnie Adam to jest ktoś inny niż Gustav. Czy coś tu jeszcze jest? Jakaś szufladka, coś? Nie. Mamy tu obraz. Ciekawe, czy to jest prawdziwy obraz, znaczy jakiś ewidentnie, wiecie, taki istniejący, czy to jest obraz narysowany, czy namalowany na potrzeby gry. To mnie trochę ciekawi. Co ja tam było? Co to było drugie to zadanie, które ja mam? A, przeczytaj dokumenty w sklepie. No to już przeczytałam, czy to jeszcze jest za mało. Dokumentów w sklepie. Czy jest jeszcze jakiś dokument w sklepie, który nie przeczytałam? Tu mamy góry. Tu mamy jeszcze też coś. Kolejny obraz. Możesz porozmawiać z matką. Czy poprosiłaś ojca o to pióro? Nie, ale mam ołówek. Więc w sumie to... Papo, nie wiesz, czy gdzieś tu jest twoje pióro? Wydaje mi się, że... Nie ma pióra. To jest pióro. Ewidentnie. Pióro papy. Doskonale. No pióro to się wydaje lepszym pomysłem na... Papa jest takim bałaganiarzem. Napisanie listu niż ołówek. Aczkolwiek o ile umiesz pisać piórem, bo... Takim niekulkowym automaty to ja nie umiem. Automaty firmy Vorarlberg. Oskar! Te maszyny są niesamowite. Patrzcie, to Oskar i w ogóle ta... Fabryka Vorarlberga. Vorarlberg Manufacturing. Fabryka automatów wyprodukowano we Francji. Czy jesteś szczęśliwym posiadaczem automatu firmy Vorarlberg? Pamiętaj, że nasze produkty są objęte dożywotnią gwarancją. W przypadku jakichkolwiek wniosków o wymianę, naprawę lub zwrot pieniędzy, napisz do nas na adres wskazany na karcie gwarancyjnej. Kim jesteśmy? Zlokalizowany w Val-d'Allain w Alpach francuskich... Zlokalizowana w Val d'Allain w Alpach francuskich, firma Vorarlberg Manufacturing znajduje się w czołówce producentów z sektora mechaniki precyzyjnej. Nasze najnowocześniejsze automaty cieszą się renomą w całej Europie i odzwierciedlają zarówno jakość naszej pracy, jak i szacunek, jaki okazujemy naszym klientom. Uważamy, że wszystkie nasze automaty muszą mieć w sobie to małe coś, które czyni je wyjątkowymi, prawdziwą cząstkę duszy. Wagen i my. Mimo, że firma Vorarlberg Manufacturing jest dumną z bliskich relacji ze wszystkimi klientami, z miastem Wagen i jego mieszkańcami łączy nas szczególna więź. Dlaczego jesteśmy tak blisko? Podczas jednej ze swoich podróży nasz główny inżynier i wizjoner Hans Vorarlberg, nie mogę tego wypowiedzieć,
Trafił do wagen, które było wówczas zniszczone przez straszny pożar. Poruszony zaistniałą sytuacją, pan Vorarlberg postanowił zaangażować nasze fabryki do odbudowy i zmechanizowania miasta, by przywrócić jego wieczne piękno, a jednocześnie wprowadził je w nowoczesność dzięki najnowszym automatom z naszych warsztatów. Czyli to jest w ogóle praca Hansa! Te wszystkie to automaty, które tu są. To jest bardzo ciekawe, ale powinnam wrócić do pisania tego listu. Inaczej mama będzie zła. Fajnie, udało nam się wszystko odczytać. Nie wiem, czy te obrazy mają jakiekolwiek znaczenie. Fajnie, to znaczy, że to naprawdę są nie tylko podobne. Jestem teraz zajęty. To nie tylko są podobne jakby do prac Hansa te automaty, tylko to są automaty Hansa, co jest bardzo fajne. Uważam, że to jest... Którędy ja mam wyjść? Znaczy, ja nie wiem, czy ja w ogóle powinnam wychodzić, bo mieliśmy napisać list, ale... Ale tu chyba nie ma gdzie. Muszę napisać ten list, zanim wrócę do swojego pokoju. A nie możesz go napisać w swoim pokoju, czy coś? Nie, tu można porozmawiać z ojcem. Zastanawiam się, czy ja mogę jakoś... Ale nie mamy żadnej kartki w sumie, to tak... I wyjść pewnie też nie mogę, co? Mama by się wściekła, jeśli bym teraz wyszła. Dobra, zapytaj się, może matka ma jakiś papier. Pamiętaj, by być bardzo miłą wobec Herr Gustawa. Pamiętaj, by być bardzo miłą wobec fajnie. Herr Gustawa. Tylko, że ja nie mam papiura żadnego. A dobra, tu jest papiór. Ach, widzicie. Poproszę... Pióro. Tylko nie narób kleksów, proszę. Ładnie. No nie, no formalnie. Herr Renner, pragnę podziękować panu... Wynoście się stąd, zamknęli wagaranie! Nie, 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 Dano, to niebezpieczne! No właśnie, nie padłeś pod okna, jak rzucają cegłami. I to, patrzcie, w biały dzień! To nawet nie, że w nosy zaatakowali. Dano, skarbie. Nie, nie, daj mi to, proszę. O mój Boże. Jakby ktoś oberwał tą cegłą w momencie, w którym są... Co jest na kartce? Nic takiego, Dano. Bezmyślny jad. Kiedy oni dadzą nam spokój? Leno, uspokój się. Hej, no i już. Spójrz na mnie. Nie przejmuj się tak tym... Bo oboje skończymy w Paryżu. Z Daną. No niestety, jak widzimy, mamy tutaj prześladowania. Verpast. Spieprzajcie stąd, zawszali wageranie. Okropność. No patrzcie, czyli to właściwie taki był tylko fragment o tym. Ciekawe, jak często będziemy tak skakać, bo wydaje mi się strasznie krótkie te fragmenty. Póki co. I właśnie jestem bardzo ciekawa, jak bardzo będziemy skakać w tej historii pomiędzy tymi dwoma historiami. Ja tu się zdążę wciągnąć, a już jest następna historia. I póki co, jeśli mam być szczera, bardziej mnie interesuje historia Dany niż Kate. Bo... Kate! Ruszę! Jakoś nie czuję tego klimatu tej kopalni soli, no. Dobra, nie, wracajmy do pracy, bo siedzenie i rozpaczanie w tym momencie pewnie nic nie da. Wracam z powrotem do roboty. Przesuń wózek bliżej i kop koło mnie, dobrze? Tak mi przykro, kochana. Mamy długą noc, by się wypłakać. Ja trochę nie czuję klimatu tej kopalni soli, dlatego że wydaje mi się to trochę za mało więźniowe. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o ten fakt, że to jest, ona jest niby zamknięta, to jest niby więzienie i to są ludzie pracujący, ale one są tu tylko we dwie i se tam kilofem walą w ścianę i jakby nie czuję tej presji i tego... Tej takiej powagi tej sytuacji, że ona jest tam zamknięta. Trochę mi to właśnie koliduje z tym historią Dany, która jest całkiem ciekawa, bo to jest nowa postać i właściwie jestem ciekawa, jak to się wszystko rozwije.
Niestety po raz kolejny spotkałem się z odmową. Wydaje się, że milicja woli dalej karać pannę Walker za stanięcie w obronie jukolskich koczowników, niż nie otrzymać pieniędzy za jej uwolnienie. Jak gdyby tego było mało, kolejna łapówka pozwoliła mi uzyskać wieści, których oboje najbardziej się obawialiśmy. Dowiedziawszy się o śmierci matki z ubiegłym roku, panna Walker najwyraźniej się załamała. Bardzo mocno przeżyła fakt, że nie wzięła udziału w pogrzebie. Nawet jej współwięźniarka nie jest w stanie wyciągnąć jej z głębokiej depresji. Obawiam się, że umrze z bólu, jeśli nie znajdziemy sposobu na szybkie wydostanie jej z niewoli. Znaczy, ona wyglądała na... Aha, to jeszcze było w tym krótkim liście. Potwierdzam tylko, że wróciłem gdzieś do kopalni, aby kupić wolność panny Walker za pieniądze, które zebrała pani wraz z mężem. O, a to ciekawe, czy to jest nadal ta przyjaciółka? Ciekawe, czy mężem jest ten jej były facet. By było ciekawe. Tak, czyli no Kate Walker się załamała. To jest w ogóle bardzo dziwne, bo Kate Walker się do tej pory nie załamywała, ale z drugiej strony ile można. Mam wrażenie, że trochę usadzenie jej w jednym miejscu pewnie niedobrze zadziałało też na nią, ponieważ ona, jak zdążyliśmy się przekonać, jest osobą, która nie lubi siedzieć w miejscu i... Kate, proszę. I to jest też, ja w ogóle mówię, ja nie potrafię sobie nawet wyobrazić, w jaką stronę może ta historia iść. Jakby to jest jedna z rzeczy chyba, która mnie najbardziej fascynuje. O, widać, że Kate tam to dręczy. Cały powgniatany. To odpowiednia metafora dla wszystkich tutaj. Widać, że ją to dręczy, ta sytuacja, że jej matka zmarła, a ona nawet nie była... Ale to był, jak wiemy, dobrze to był jej wybór. Ona zignorowała wszystko i po prostu ruszyła w dal. Właściwie patrząc na to, że to nigdy Kate nie ruszało, ja zawsze pamiętam, że ona po prostu nie ma absolutnie żadnych, wiecie, takich wątpliwości, ani czegokolwiek, ani nic się nie boi, to, że w końcu gdzieś tam jej na tą psychikę to w końcu zadziałało, to w sumie całkiem ciekawe według mnie. I ciekawa odmiana, bo Kate mi się do tej pory wydawała praktycznie jakby nie była człowiekiem. Po prostu. Tak bardzo to wszystko jej, wiecie, nie obchodziło. Uciekać bez końca. Aczkolwiek fakt, że po prostu... Zarówno nie było cię tam. Trzecia i czwarta część są tak różne w ogóle niż... Jedynka i dwójka były dość podobne. Trójka była kompletnie inna, czwórka jest w ogóle jeszcze kompletnie inna. To jest, zawsze mam taki problem, jeżeli seria gier tak wygląda, że wszystkie części są kompletnie do siebie niepodobne i niepasujące. 23 sierpnia 2003. Bo to dawno już przestała być. W ogóle to się nadal nazywa Syberia, ale tak naprawdę to już dawno przestała być opowieść o Syberii. Nie byłaś na pogrzebie. Te w ogóle głosy i ten... Czy ja zawsze uważałam, że z głową Kate prawdopodobnie jest coś nie tak, już wcześniej o tym mówiłam. W każdych poprzednich częściach, więc może po prostu już teraz całkowicie jej przez te wszystkie złe wieści i zamknięcie. Czego mam wrażenie, że to kompletnie nieefektywne jest, znaczy to kupanie tej soli tam. Ile one tego wykopią? Pół kilo, kurczę, nawet nie? Jaki to ma sens? Zmarła samotnie. Swoją drogą ciekawe, nie? Przygodówka, w której kopiemy sól. Z kotikiem mi się skojarzyło. To można było tam kopać w ścianie, czy coś, jakieś takie te kryształy, czy coś. Złamała się jej serce. Drodzy, idziemy w tym kierunku. Trochę mi się kojarzy z Hellblade. To w ogóle szepty i w ogóle... Umarła, pytając o... Bardzo dziwna scena. Kate, uważaj!
bardzo dziwna. Ale czy wykopałyśmy tunel, którym my możemy uciec? Hej, spójrz! Chodź, zobaczmy, co tam jest. Tak po prostu. Czy mogę ci wytłumaczyć, jak wiele... Z jak wielu powodów to może być niebezpieczne? Jak z wielu powodów może to nie być dobry pomysł? W sumie jak strażnicy się dowiedzą... Pociąg! To może być nasza przepustka do wolności. A ja lubię pociąg. To już chyba też mówiłam. A to też przy okazji Syberii. Brakowało mi w trzeciej części pociągu, więc... O Boże... Był w sumie, ale... Ale taki nie, którym jechaliśmy. Ten też raczej nie pojedzie nigdzie, ale to metro, nie? Ale grafa jest ładna. To muszę przyznać. Bardzo mi się podoba. Stylistyka. Co czas mam wrażenie, że Kate z twarzy jakoś mi nie jest podobna do Kate. Nie wiem, czy to przez to, że ma czarne włosy, czy to jednak przez to, że jej twarz jest jakaś inna. Zbierz informacje na temat pociągu. Spoko. Jestem ciekawa, czy będziemy mieli okazję na przykład właśnie Oscara jeszcze spotkać kolejny raz. Co u licha się tu zdarzyło? Czy to są kości? Skąd wzięły się te ciała tutaj, nie wspominając o całym pociągu? To chyba jakiś taki jest... stary, bardzo złoty pociąg. Tylko kto jeszcze pamięta całą tą akcję z złotym pociągiem? Wygląda na to, że utknęła pod osuwiskiem z kamieni kilkadziesiąt lat temu. Dziwne, że nikt jej nie znalazł aż do dziś. No, w sumie ciekawe. Ja myślałam, że to metro, a tu się okazuje nie. To jakiś zwykły pociąg i to na dodatek zaginiony. Ciekawe, czy będzie miał ten pociąg coś wspólnego z Daną. Jeśli istnieje szansa na ucieczkę, lepiej ją wykorzystam. Już za późno, by się wycofać. Kate, ja widzę, że Kate już poszła tak całkowicie na taką stronę bycia jakimś świecie. Grota jest wzmocniona przez te stare konstrukcje. Chodzi mi o to, że one już nawet były przeznaczone do przechowywania pociągu. Nie myśli o tym, żeby być zgodnie z prawem czy coś. Czyli nie wiem, czy oni ją aresztowali zgodnie z prawem. Nie, bo on więc jest przestępcą, pociąg ten, miał być ukryty w tej grocie. Ale z drugiej strony milicja... Nie. Ale wygląda na to, że wszystko się popsuło po osuwisku, kiedy zabito tych ludzi. Ha, ciekawe, nie? Wejdźmy sobie tu. Zobaczmy, co jest w środku. O, ale zatęskniłam za pierwszą częścią i za naszym pociągiem z Oscarem. I drugą, bo w drugiej kolejne sumie też był ciało. Pociąg z to Oscarem. Wygląda jak prawdziwy szlak po rzezi. Podoba mi się, że ona nadal kompletnie nie reaguje. O, ciało. Spoko. Jezu. A. Spoczko. Jakby... Fajnie. Ciało. I tyle, tak? Nic tu nie ma więcej. Jezu. Dziękuję, że jeszcze raz obejrzymy to zbliżenie. Bardzo się cieszę. Nie wygląda, że coś tu było. Bardzo ciekawe. Rozglądam się, ale... Ale nie wygląda, że coś tu było. Ale jej właśnie... takie... Kate, co robisz? W środku jest martwe ciało. Raczej nie chcę znowu oglądać tego ciała. Aha. Poza tym Katiusza czeka tam na mnie. W środku jest martwe ciało, fajnie. Ten wagon jest bardziej luksusowy niż inny. Może dla dygnitarza. Tak, tak, fajnie, tylko że właśnie, widzicie, teraz nagle, nie chcę więcej oglądać tego ciała, ale jak je zobaczyła, to było na takiej zasadzie, o, ciało, spoko. Wiecie, tak było zero żadnego, wiecie. Mamy cokolwiek, co można by tu użyć? Kostkę. Chyba to nie tak. Nie, nie sądzę. Spróbuję czegoś innego. No i na razie nic innego nie mamy, żeby to spróbować otworzyć. Zobaczmy sobie jeszcze ten tam motorek, nie, motocykl. Więcej ciał. Co się tutaj stało? Nie przestanie mnie tu zadziwiać, wiecie. Ta jej taka spokojność tych ciał.
skąd ona się tu wzięła? Z drugiej strony ona walczyła z Krakeniem, to czego ja się spodziewam, nie? Zapominam, że to były takie rzeczy jak jakaś wielka walka z Krakenem po prostu, nie? No wiecie. Wow, głęboko. Nawet nie widać dna. Właśnie. A to oznacza, że tunel po drugiej stronie został odcięty. To musi być wyjście. Widzę światło na końcu. Jak mamy pokonać to? Musi być jakiś sposób. Ja mam, Kate, kilka pomysłów. Zarzuć linę na jakieś drzewo i przeskocz. To chyba była taka jedna rzecz, którą ona zrobiła, ale różne takie rzeczy straszne. Spójrz tu jeszcze raz. Ale ja bo my... A nie znajdziemy klucza do tego pociągu? Nie chcę, ja bym się trochę boję, że ja pójdę wyjście. Gdzieś na dalej, to tunelu. Nie znajdę wszystkiego, co powinnam była znaleźć. I to mnie trochę martwi. Więc może jeszcze pójdziemy na chwilkę tam. Może był w tym pociągu, do którego teraz już nie mogę wrócić. Bardzo ciekawe. Może jeszcze zajrzymy raz tam. Może tam jest jakiś klucz, czy coś takiego. Kurczę, bardzo bym chciała czegoś nie ominąć, ale mam wrażenie, że niestety tak będzie, to się będzie zdarzać. Co? Tutaj są po prostu ciała. Skąd wzięły się te ciała tutaj, nie wspominając o całym pociągu? Nie, tu nic nie leży, kurczę. Do tego już nie mogę wejść, bo Kate, ona nie chodź. Chce. Potrzebuję pomocy! Kate, chodź! Potrzebuję pomocy! No nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby gdzieś tu leżały. Jeśli istnieje szansa na ucieczkę, lepiej ją wykorzystać. Już za późno by się wycofać. Czy coś takiego. No nic, no to pozostaje nam pomóc Katiuszy. Jeszcze też nie wyczułam tej gry. Ja nie wiem, czego mogę oczekiwać tutaj właśnie. Jakiego typu zagadek na przykład. Jeśli dobrze się rozpędzimy, możemy wykorzystać krawędź przepaści jako rampę, która pomoże nam tam jest przeskoczyć na drugą stronę, a potem wydostać się na powierzchnię. Pewnie, o ile to uruchomimy. O to się nie martw. Jak byłam z moim zespołem, zawsze naprawiałam naszego starego vana. Czekaj, nie tak szybko. Najpierw przyjrzę się tym ciałom i może ustalę, co się stało. Nie. Już czekałam, aż Katiusza powie takie, ale po co? Ale myślę, że Kate po prostu ma coś takiego, że musi poznać historię. No jednak wiemy, że była bardzo... Zastrzeleni. W plecy. Ciekawska? Tak samo jak tamci. To głupie słowa, ale chodzi mi o to, że ona była zawsze bardzo ciekawa tego wszystkiego świata i w ogóle, no, jakby nie patrzeć, wyruszyła w wielką podróż poszukiwania Wolarbelka, więc jakby... Mundury z II wojny światowej. Musi wiedzieć. Należały do brązowego cienia. Faszystów, którzy wywołali wojnę, zanim zebrali i zmasakrowali miliony niewinnych ludzi. Dobra, no przyjrzeliśmy się i co, i nie ma paliwa, bo po tylu latach to jak miałoby być... Pełny bak. Pewnie kierowali się do tunelu wyjścia. Dobra, przyznaję, nie znam się na tym. Ich ułożenie wskazuje na pośpiech. Na paliwie, przyznaję. Ciekawe, naprawdę się nie znam. Faszystów z II wojny światowej znalazła na paliwie. Się tutaj. No i kto ich zabił, gdy stąd odjeżdżali? Jedno jest pewne. Musimy wypróbować ten motocykl. Co ty mówisz? Chcesz przeskoczyć rozpadlinę? Dokładnie. Ale przy ciałach nie ma kluczyków, sprawdziłam. Muszą być gdzieś w pociągu. Idź i poszukaj kluczyków, a ja zajmę się motocyklem. Dasz sobie radę? Spokojnie, kochana. Jestem pewna, że to Cacko i ja szybko się zaprzyjaźnimy. Katiusza wydaje się strasznie taka... nadal wesoła i w ogóle taka, wiecie... jakby jak na to, że one spędziły, ja już nie wiem ile czasu, ale trochę już spędziły w tym więzieniu, że ona taka nadal jest taka wesolutka i w ogóle... To jest bardzo ciekawe właśnie, zważając na tą ich... Co u licha się tu zdarzyło? Czy nie mogę tu? Skąd wzięły się te ciała tutaj, nie wspominając o całym pociągu?
Proszę, nie mogę pominąć. To jest, nie lubię takich rzeczy, jak nie można czegoś pominąć, jak już raz to widziałeś. Dobra, możemy sobie posłuchać podpowiedzi, jeśli utkniemy. To już wiemy, bo robiłam to już parę razy. Czy ja mogę gdzieś tu wreszcie teraz coś obejrzeć? Czy coś? Musimy iść chyba do tego ciała, czy nie? Wybacz, kimkolwiek byłeś, ale muszę cię przeszukać. Myślę, że już mu to nie zrobisz. To chyba on strzelał. A na końcu strzelił do siebie? Jak rozumiem? Strzelił sobie w głowę. Okropne. Belki na ramiennikach. Pewnie to oficer brązowego cienia zawiadujący pociągiem. Uroczo? Tak bym powiedziała, bardzo uroczo. O dokumenty, których jeszcze się da odczytać, aż dziwne. Kimkolwiek jesteś, gdy będziesz czytać ten list, po mnie pozostaną tylko nagie kości. No nie takie nagie jesteś w mundurze. Każdego dnia starałem się być wierny naszej ojczyźnie i sumiennie wykonywać obowiązki w imię naszego znamienitego wodza. Nie zamieniłbym tego na nic innego na świecie. Zgodnie z moimi rozkazami zrealizowaliśmy misję i zabezpieczyliśmy pociąg w uzgodnionym miejscu poza zasięgiem wroga. Niestety z powodu osuwiska zostaliśmy odcięci od tunelu wylotowego. Musimy pozostać tu na zawsze, aby nasze naczelne dowództwo mogło pewnego dnia przejąć pociąg i ukryte w nim sekrety. To szczęście w nieszczęściu ze wschodniego frontu nadciąga bowiem Armia Czerwona, która zapewne i tak by nas schwytała. W obecnych okolicznościach nasza tajemnica pozostanie bezpieczna. Żołnierze wykazywali niepokojące zniechęcenie, aby uchronić ich przed zdradą i hańbą w chwili szaleństwa. Byłem zmuszony ich rozstrzelać. Mam powody sądzić, że w desperacji planowali ucieczkę na motocyklu, a w razie schwytania przez wroga w zamian za wolność wyjawiliby mu miejsce postoju pociągu. Do formalności ukryłem kluczyk do motocykla. Teraz pozostaje mi zrobić to, co nakazuje obowiązek wobec wodza i ojczyzny, tak by skarb pozostał ukryty do dnia, gdy naczelne dowódzka będzie w stanie go odzyskać. Z poważaniem, major Christian Sutter. Czyli ten oficer brązowego cienia zastrzelił swoich ludzi, a potem zabił się, by mieć pewność, że alianci nigdy nie znajdą pociągu. Jego dziwny, pusty kształt. Coś pewnie tu można włożyć. Dziwny, pusty kształt. Coś musiało w nim być. Tutaj zobaczmy, co jest. Chyba mi się to nie przyda. Ogólnie nie wiem do końca, co sądzę o tym, bo mam wrażenie, że to będzie dość mocno związane z wojną. Czy mi się ten kierunek w Syberii poszukam akurat... gdzie indziej. Tu nie ma nic ciekawego. Podoba. Tak nie wiem. Jeszcze nie wiem, co o tym sądzić. Nie wiem, jak bardzo będą się na tej wojnie skupiać, ale obawiam się, że będą się bardzo mocno... I nie wiem, czy mi to do tej... samej sobie gry i poprzednich części cyklu bardzo pasuje jakoś. Chyba mi się to nie przyda. Zważając, że do tej pory to była raczej taka opowieść o podróży? O, co tu jest? Jaki guzik, matko! Po co mogłam tą rękę odsunąć? Ciekawe, nie? O, teraz mogę... Znalazłam symbol brązowego cienia i mogę go... Charakterystyczny symbol faszystów z brązowego cienia. Wiele krajów zakazało używania go. I bardzo dobrze. Mówię, no sama historia mnie na pewno interesuje i w ogóle jestem ciekawa, ale nie jestem przekonana do faktu właśnie używania w tym momencie wojny, że jakby... Nie wiem właśnie... Ostatni drink majora Sutera dla dodania mu otuchy? Czy to jest ten... Nie, to nie jest dokument motocykle. To są klucze do motocykla? Na jednym z kluczy nadal są ślady krwi. To musi być ten do motocykla. To jest do motocykla, a ten drugi jest pewnie do tego wagonu. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej. One są naprawdę bardzo jeszcze, wyglądają dość optymistycznie. Nadal. Cholera. Od dawna nikt go nie uruchamiał. Ale zostaw to mnie. Zobaczę, czy mi się uda.
Jak tylko go odpalę, jesteśmy wolne. No ile czasu minęło? 50 lat to tak trochę... Mogę pomóc? Czas ucieka. Nie, nie trzeba. Rozejrzyj się i... Może znajdziesz w pociągu tak, coś, wreszcie mogę otworzyć ten wagon? Dobrze, idę. Dobra, mamy kluczyk. Klucz do wagonu. Tak, więc możemy iść zajrzeć, co tam jest. Oni mówili, że skarb. Dlaczego mam wrażenie, że to wcale nie będzie skarb? Dalej, dalej, dalej. Aha, mam po prostu kręcić. Dobra. Jeszcze nie ogarnęłam, nie ogarnęłam do końca, o co mnie prosili. Wow. Wow. Czy to przeze mnie, czy to jest tak fabularnie? Czy ja to powinnam jakoś tam... Dobra, może... Aha, ja mam... Bo ja ciągnęłam, wiecie? A to chodziło o to, że mieliśmy klikać. O, rzeczywiście są skarby. Rzeczywiście złoty pociąg. Kate! Twoja karoca czeka! Hej! Co to... Oh, jasny gwint. Matko, to jest warte fortuny. Nie mogę w to uwierzyć. Ale ty myślisz, że to łatwo będzie opylić bez zainteresowania ze strony władz? Bo ja sądzę, że nie. To nie są takie rzeczy, które łatwo tak sobie po prostu sprzedać. Arcydzieło. O, tak! Brązowy cień zapewne skradł je podczas drugiej wojny tak, światowej. Tak, sądziłam, że tak może być, bo jak zacząłem obrazy... Zobaczcie, to jest obraz, który był tam udany w... udany rodziców w tym warsztacie. To jest jeden z tych obrazów. Podejrzewałam, że to tak będzie właśnie. Tego obrazu nie kojarzę na przykład stamtąd. Ale tu mamy na przykład musi jakiś być dzbanek. Bezcenny. Teraz już rozumiem, dlaczego brązowy cień tak desperacko chciał ukryć ten pociąg. Te łupy to prawdziwa fortuna. Tu jest obraz, tu była ta, co tutaj jest. To ten obraz też był w tym warsztacie. Tego też nie kojarzę. Ten zdecydowanie. Ciekawe, nie? Że to były te wszystkie obrazy. Nie chcę myśleć, co stało się z właścicielami tych wszystkich skradzionych rzeczy. Ale wreszcie mamy jakieś, już mamy jakieś powiązanie między tymi dwoma bohaterkami. O Boże. Co to jest? Co tam? To jest niesamowite. Musisz to zobaczyć. No to mamy zdecydowanie dane. No, ładny obrazek. Podoba mi się kolor tych skał. To cię tak zachwyca? Nie, Kate. Tam, spójrz, tuż przed twoim nosem. Nieczytelny podpis? 1937 rok, ale nie mogę odczytać podpisu. Kola? Koba, czy coś w tym stylu? Co cię tak zafascynowało? Jak to nie widzisz? Przyjrzyj się! Czy to jest Dana? Jestem niemal pewna, że to jest Dana, ale... Nic tu nie widzę. Zerknij tam, popatrz! Ta dziewczyna... Ona wygląda tak jak ty! Kate jest tak samo sceptyczna jak ja! Wybacz, nie widzę podobieństwa. No weź, musisz przyznać, że to niesamowite, co? Tak czy siak, lepiej to odłóż. Chodźmy stąd.
Podobało mi się to, że jej twarz nawet pokazała, że jest niekoniecznie przekonana. Dokładnie tak samo jak ja nie byłam. Widać, mimika jest naprawdę fajna, bo... Spójrz jeszcze raz, Kate. Wygląda dokładnie tak jak ty. Czyli już znaleźliśmy wszystko, co w sumie mogliśmy. Wyjść z wagonu. No bo w sumie tylko tyle zostało. Już wszystko tutaj przejrzeliśmy. Coś ty, Kate. Przyznaj, że ona wygląda jak ty. To musi być znak. Nie ruszać się. O-o. No bo se zamiast uciec, kiedy był czas, nie? To te se tam urządzają jakieś... No dobra. Wędrówki. Ale zajrzyj do tego wagonu. Pociąg jest pełen skarbów. Możemy uciec z tonami kosztowności. Spójrz tylko. Stój. One zamiast uciec, to się skarbami zachwycają. Kompletnie zapomniały, że tak jakby trochę zaraz ktoś ich będzie szukał, nie? Byłaś dla nas dobra. Możemy pomóc sobie nawzajem. Razem będziemy silne. Pewnie. Moje małe więźniareczki. Osobiście nic do was nie mam. Ale chyba wolę zatrzymać skarb dla siebie. Mogę rzucić to zawszone więzienie. Nikt się nie dowie. Mogę nawet powiedzieć, że chciałyście uciec. I nie będzie to kłamstwo. Simona, nie! Nie gniewajcie się. Potrzebuję odmiany. Myślę, że rozumiecie dlaczego. Nie! Co to skarb robi z ludźmi, prawda? A wydawała się taka całkiem w porządku, nie? Mogę wziąć skarb, puścić je bez skarbu. Na przykład. Moja Katiuszu. Oh, Kate, biedna Kate. Teraz zostałaś sama. Z pociągiem pełnym skarbów. Będzie dobrze, Katiuszu. Nie. Nie dla mnie. Cicho, Katiuszu. Słuchaj, ta dziewczyna na obrazie, byłoby fajnie, gdybyśmy razem wyruszyły jej poszukać, prawda? Poszukamy jej, zabieram cię stąd. Nie, ty musisz iść. Musisz iść i poznać prawdę, zanim nadejdą strażnicy. Znajdź tę dziewczynę, dobrze? To... Kate, kocham cię. Bardzo dziwna prośba, jaką ostatnio prośba. Pamiętaj mnie, Kate. Teraz dziewczyny. Zamknę oczy. Z obrazu, który żeśmy znalazły 5 minut temu, tak koniecznie ją znać. Ale dlaczego? Znaczy ja wiem, bo fabuła, ale... Ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale powiem tak. Ja nie mówiłam... Czy nie powiedziałam w poprzednim odcinku, że wszystko wskazuje na to, że ona umrze, albo że jej się nie uda, no... Jakby... Zero zaskoczenia. Chodzi mi o to, fakt, że jej postać była tak poprowadzona, że one to specjalnie zrobiły. A Kate... nawet się żegnaj, tak bardzo... Żegnaj, kochana Katiuszo. Nie przejęła? To było dość... dziwne. Nie no, nie powiecie mi, że... Na pewno nie było wzruszające, no przynajmniej nie dla mnie, bo jakby... Po pierwsze, nie miałam okazji się jakoś szczególnie do Katiuszy przywiązać, bo żeśmy ją znali ile? Godzinę? Nawet nie, jakby wiecie, ciężko, ja w ogóle nic o niej nie wiem do końca, więc... No o to mi chodzi, że jakby ciężko, to jest takie zawsze, jeżeli zabiłem postać, która żyła bardzo krótko, no to ciężko jakoś tak bardzo emocjonalnie zareagować, no bo jakby no, nie człowiek się nie przywiązał. No i fakt, że właśnie było od początku... Tak to rozegrane, że było niemal wiadomo, że ona zginie. I nie rozumiem tego całego motywu. Idź i znajdź tą dziewczynę z obrazka. Jakby... Dlaczego? Nie rozumiem tego. Dobra, ja sobie wytłumaczę to tak. Ona była... wiecie, umierała
I jej mózg się na tym zafiksował, bo umierał i próbował się czegoś złapać. Więc wiecie. Takie się to wkręciło bardzo. Ciekawe, czy Kate zabiła tą strażniczkę. Wydaje mi się też właśnie, że fabularnie ta śmierć i ta postać i jej śmierć były kompletnie... takie niepotrzebne trochę? Nie do końca rozumiem, po co to było. Nie wiem, chcieli szok faktor, czy coś takiego, wiecie, szok, zaszokować nas, czy coś takiego. Tylko właśnie ten problem jest, że to nie działa z postaciami, które się krótko znano. Po prostu nie działa, przynajmniej dla mnie, jakby... I tylko mi Kate żal, bo... straciła matkę i nawet nie była na pogrzebie, teraz straciła tą Katiuszę, w sumie Oskara już straciła dwukrotnie, tylko wyłącznie traci ludzi, wszyscy ją zawsze zostawiają, więc... biedna kobieta, ale z drugiej strony dużo z tego było z jej własnej winy. Ale umie rozpalić ognisko. Zawsze jakiś plus. No i co, i nawet pójdzie szukać tej dziewczyny, bo obiecała, nie? A ostatniej prośby zmarłego trzeba się posłuchać. Łabędź, nie? Bo ona miała tego łabędzia od swojej matki, ta pozytywka, więc ona na pewno jest w jakiś sposób związana z Daną. I tego jestem praktycznie w 100% pewna. Kate, ale już, jak już miałaś tam nisko, to mogłaś jednak to poczekać do rana. Wiem, że już jest wschód, ale przed chwilą nie był wschód. Epicko, tak. Nie wiem, nie mogę poczuć tego klimatu. Wybaczcie, to nie jest tak, że gra mi się nie podoba, ale jeszcze nie... Klimat jest dziwny i nie mogę się do niego jeszcze przekonać. Jestem ciekawa, co będzie dalej, ale właśnie... klimat do mnie do końca jeszcze nie przemawia, właśnie zwłaszcza z tą częścią Kate. Ale no zobaczymy, co będzie dalej, nie? No myślę, że to był dopiero taki prolog trochę. Myślę, że to był taki prolog właśnie. I ona tym motorem tym samym dojechała tam? Chyba nie, co? Rok później to było. Nikt jej nie znalazł. Panno Walker? I używa własnego Panno nazwiska Walker? Nadal. Mimo, że mogą mi śledzić. A, tu pani jest. Powinna chyba zmienić tożsamość, co? Proszę mi wybaczyć, Frau Wagner. Próbowałam to rozszyfrować. Wszystko w porządku? To dla pani. Może pomoże pani znaleźć ten sklep Millera. Dziękuję, Frau Wagner. Na pewno się przyda. Nie ma za co, moja droga. Później, nie? Co, już jej tego włosy odrosły? Będę w recepcji. W razie czego zapraszam. Nagle wygląda jak stara Kate. Dobrze, no to już w sumie wiemy, że cele będą zapisywane w tym dzienniku. No dobra, ja myślę, że to jest w ogóle dobry moment, żeby skończyć. Jak już mówiłam, jeżeli chodzi o ten cały prolog, to mam mieszane uczucia, bo jakaś cała ta historia nie do końca mi odpowiadała osobiście. Znaczy po prostu, no nie wiem, no nie czułam jej. Nie wiem, jak inaczej to wytłumaczyć, jak po prostu, no nie czułam klimatu tego. Jakby nie mogłam się z tym wszystkim jakoś tak... utożsamić i parę tych decyzji fabularnych było dość dziwnych i takich... No nie wiem, zobaczymy, no mówię, zobaczymy. Wydaje się, że teraz gra powinna już być trochę bardziej jak kiedyś. Trochę bardziej w stylu takim syberiowym.
Tak myślę. Zobaczymy. Jestem ciekawa też właśnie, czy nadal będziemy także Daną kierować? No nie wiem. Wszystkiego się dowiemy. Nadal jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwinie, a to jest na pewno duży plus. I gra przynajmniej nie jest zabugowana i wygląda ładnie i działa ładnie, więc i sterowanie nie jest takie okropne, więc to są same plusy. Więc zobaczymy. Ja mam nadzieję, że wy też się nie będziecie mogli doczekać. Ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo, 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 bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że będziecie czekać z niecierpliwością na następny i do usłyszenia. Cześć, cześć, cześć!